Dzień dobry. Chciałam dzisiaj Państwu zaprezentować, jak wykonać przepiękne wiosenne tulipany z papieru metodą origami. Potrzebujemy do tego dwie kartki A4, jedną zieloną, drugą kolorową, albo może być żółta, albo czerwona. Z tych kartek musimy uzyskać kwadraty. Więc składamy w ten sposób i ten kawałek odcinamy. W ten sposób uzyskujemy kwadrat. Mamy już tu przyszykowane dwa kwadraty. Jeden będzie kielichem kwiatą, a drugi będzie łodyżką. Zaczynamy od kwiatka, tulipana. Składamy kartkę po przekątnej z jednej i z drugiej strony. W ten sposób. Obracamy karteczkę i składamy na pół z jednej strony i z drugą strony również. Uzyskujemy linie, które powinny nam utworzyć dwa takie trójkąty. Musimy wszystko ładnie spiąć, żeby kartka nam się dobrze układała. Mamy takie dwa trójkąciki. Kładziemy wierzchołkiem od siebie i teraz każdy rożek skinamy ku górze, wzdłuż tej linii środkowej. Z jednej strony przekładamy i to samo robimy z drugiej strony. Mamy takie dwa kwadraciki i teraz przekładamy skrzydełka. Z jednej strony mamy tutaj kwadrat, który nie ma tutaj połączenia. Przekładamy i również skrzydełko przekładamy na drugą stronę i mamy drugi kwadrat, który nie ma w środku połączenia. Tutaj było w środku połączenie. Jest ono w środku. Teraz składamy skrzydełko, wierzchołeczek przytrzymujemy i składamy te skrzydełko do środka, troszkę wychodząc za linię środka tego kwadratu. Robimy z jednej strony i powtarzamy to z drugiej strony. Mamy prawie już gotowy kwiatek. Najtrudniejszą sprawą jest właśnie teraz włożenie jednego skrzydełka do środka drugiego. Powstaje nam coś takiego. Z drugiej strony robimy to samo. Kwiatek już jest prawie gotowy. Teraz tylko łapiemy sobie od środka w ten sposób i tutaj w środku mamy dziureczkę, w którą trzeba porządnie dmuchnąć. Pięknie rozwinął nam się pończusiek i teraz wywijamy płatki tulipana. I mamy już zrobione kwiaty. Przechodzimy teraz do zrobienia łodyżki. Pierwszym sposobem jest złożenie metodą origami. To Państwu pokażę. Mamy kwadracik. Składamy do środka
jedną krawędź i drugą. Robimy taki jakby latawiec. Z drugiej strony robimy to samo, czyli krawędź do środka. Wygląda to w ten sposób. I teraz jeszcze raz składamy krawędź jedną i drugą jeszcze raz do środka. Powstało nam coś takiego. I teraz składamy na pół. Przyginamy porządnie i składamy w ten sposób na pół. Wywijamy i mamy już łodyżkę z liściem. Tutaj mamy dziureczkę, wkładamy kwiatuszka i mamy tulipankę. To jest metodą origami zrobiona łodyżka, a ja chciałabym jeszcze Państwu pokazać drugą metodę, czyli zrobienia łodyżki z papieru i listka. Wtedy mamy tulipana na długim takim ogonku, można go właśnie włożyć do wazonu. Potrzebujemy całą karteczkę, to jest bardzo dobre ćwiczenie. Zaginamy rożek w taką cieniutką rureczkę. To jest początek, jest bardzo ważny, bo jeżeli dobrze to ściśniemy i zrobimy to dobrze, to będziemy mieć rurkę chudszą, a jak nam się uda szerzej zrobić, to po prostu będzie łodyga grubsza. I rolujemy, rolujemy w ten sposób. Karteczkę. Tu już nie patrzymy, po prostu tak jak nam wychodzi. Robimy tak zwaną wiklinkę papierową. I wychodzi nam piękna, bardzo taka stabilna łodyżka. Potrzebujemy troszeczkę kleju. Sklejamy. I możemy też tego kwiatka mieć na takiej pięknej łodyżce. Oczywiście listek to już trzeba wyciąć z jakiegoś kawałeczka papieru. Składamy na pół. I jak już tam zależy, kto jaki ma pomysł na liścia, można po troszkę sobie tak troszkę wywinąć i również troszeczkę kleimy. Przyklejamy. Wywijamy. Tu klej musi trochę związać. I mamy pięknego tulipana. Już jest tulipan gotowy. Chciałam Państwa też namówić, żeby takie tulipany też stworzyć z starych gazet. Ja zrobiłam tego tulipanka właśnie z starej gazety. Taką samą metodą, jak pokazywałam w tej chwili. Także zapraszam do zabawy. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.